Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Rzadko pokazuję niskotierowe lighty, ale ta bitwa naprawdę, zobaczycie, będzie obfitować w wiele, wiele zniszczonych pojazdów. Czyli ten odcinek to bitwa M2 Light Tank drugotierowym czołgiem lekkim amerykańskim na mapie Himmelsdorf. A gracz, który wykonał bardzo, bardzo dobrą bitwę, to siema.eniu.pl. Cześć! No, witam. Jak było przed chwilą widać, cała ilość HP wrogich pojazdów to było 2100. No ale zobaczycie, ile tobie się uda tutaj zrobić obrażeń oraz ile zniszczyć pojazdów. Dobra, tak na początku wytłumaczymy widzom, bo ty nie jesteś jakimś tam, można powiedzieć, resetem fioletowym i tak dalej. Po prostu zrobiłeś sobie konto dla jaj. Takie drugie, tak, kolejne. Dokładnie. Masz podstawowe twoje bazowe konto, którym grasz, ma prawie 25 tysięcy bitew, nie? Dokładnie. To dlaczego chciałeś tak sobie zrobić takie konto, w którym właśnie grasz głównie tym M2 Light Tankiem? Nie no, to konto zostało stworzone dla fanu i po prostu chciałem się trochę pobawić. Na początku sobie zagrałem bitwy tam artami drugiego poziomu, innymi też czołgami, ale jak sobie kupiłem tego M2 Lighta, no to fajnie mi się grało i po prostu grałem nim na okrągło. No i powiedz, co? Albo jeszcze dlaczego, siema Eniu, twój normalny nick w grze, ten główny, to nie wiem, jak tam nie chcesz, to nie zdradzaj, ale siema Eniu, dlaczego? Nie no, akurat, no tak jak mówiłem, to konto jest stworzone dla fanów i nie miałem, chciałem mieć jakiś śmieszny nick, akurat to mi przyszło do głowy, jako pierwsze. Okej, okay. No i cóż, od razu było widać, że pojechałeś do przodu, czyli tam na środeczek, w zasadzie prawie sam, no i już 8 zniszczonych pojazdów, 9, czyli tym czołgiem po prostu nie ma co, trzeba jechać do przodu i napieprzać, nie? Dokładnie, bo pancerz ma dobry, więc do przodu jechać. Właśnie, jakbyś mógł teraz powiedzieć widzom, co w tym czołgu jest takiego fajnego, że warto się nim pobawić, czyli twoim zdaniem, jakie on ma główne zalety i może jakie ma wady? No, według mnie no to ten czołg nie jest może za szybki, bo niektóre długi jeżdżą tam powyżej 60, ten no, nie jest za wolny i nie jest za szybki. Ale zaleta no to oczywiście działo, które ma akurat magazynek, bo ma też inne działo jednostrzałowe, ale ja gram na magazynku, bo ściąga takie dwójki praktycznie na cały magazynek. No i oczywiście pancerz. On jest też bardzo dobry. Jak widać, znaczy ja właśnie widzę, a wy nie widzicie, prawie 40 pancerza z przodu kadłuba i z przodu wieży. Dobra mobilność, dobre działo. A matchmaking rzuca go na czwórki też czasami? Nie zdarzyło mi się nigdy. Cały czas dwójki i trójki. Czyli prawdopodobnie mam ograniczony matchmaking do trzecich tierów. Tak. No i jest też bardzo podobny, jeżeli ktoś grał czołgiem premium, T2 Light Tankiem, no to ten M2 Light Tank, można powiedzieć, jest... różnica jest niewielka, nie? Tak. Słuchaj! To są... My tu gadu, a ty już masz 12 zniszczonych pojazdów. Tak. Jakoś szybko to poszło, ogólnie cała bitwa trwała. Prawie 7 minut. Tu za chwilę Lloyda wyspotuję. Tak jest. Jak wiadomo, chyba
chyba najtrudniejszy medal do zdobycia w grze World of Tanks to jest właśnie medal Rosjeni za zniszczenie 14 pojazdów. Nie wiem, czy już zauważyłeś, że jest szansa? No, miałem nadzieję, że będzie gdzieś tutaj na górce ten czołg. I tak jak się okaże, to niestety tam nie był. I już później pokażę na minimapie, gdzie może być ten czołg. No, miałem wielką nadzieję, że spotkam go tutaj, ale niestety nie. No słuchaj, do tej pory ta arta nie była wyspotowana, więc... Nie no, już tutaj jak wjeżdżałem, no to miałem ciche nadzieję, że będzie już na tych torach i zapewnie nie uda mi się zrobić tych 14 fragów. No słuchajcie, tak i tak już zrobiłeś 1600 obrażeń, czyli tak i tak już zrobiłeś, można powiedzieć, 75% obrażeń wszystkich sam, jako jeden czołg. No i 13 zniszczonych pojazdów. Więc tak i tak już jest to wynik niesamowity. A masz prawie full HP. Czyli dobry pancerz, no prawie czołg bez wad, nie? No, dokładnie. No i wychodzi na to, że też dobry matchmaking. No i Su-18 znalazł artylerię. No szczerze mówiąc, no szkoda, że go znalazł, bo trochę mu tam obrażeń chyba weźmie, nie? Nie, akurat nie weźmie. Aha. Bo bał się wyjechać. No to super. Czyli już teraz chyba, ale nie, widzę, że nie drży ci ręka, nie? No, powiem, że trochę drżała. Ale jak teraz tutaj zabiłem ten czołg, no to kapunga. Tak tu driftem ładnie wjechałem. Trochę z... no. Słuchajcie. Ze szczęścia. Czyli tak. Wychodzi na to, że M2 Light Tank to jest naprawdę świetna zabawka. Wychodzi na to, że jest to prawie czołg bez wad. No, zapewne mogła być tu na tym dziale może lepsza celność, no ciężko powiedzieć, ale jest dobrze. No i jak widzicie, medal Rosjeni zdobyty. No szkoda, że nie na tym twoim głównym koncie. No szkoda. Ale jest. Medal Paskudciego. Też miałem bardzo dużą szansę na zdobycie 15 fragów, lecz... za późno po prostu wyjechałem. Wahałem się po prostu wyjechać na jeden czołg i mi go zdjęli. No szkoda, gdybyś wiedział, że zachowasz w zasadzie całą ilość HP, no to byś zaryzykował, dokładnie, nie? Scout, High Caliber, to są medale zdobyte. No i jak widać, prawie 1700 obrażeń, a mu pokazywało na początku mody moje, pokazywały, że drużyna przeciwna ma 2100 obrażeń, czyli jak widać, no nie wiem, prawie 80% wszystkich obrażeń drużyny przeciwnej zrobiłeś ty sam. Widzicie, no tam 132, 110 trzeci, a później to już prawie nic. Oddałeś 231 strzałów, z czego 142 z penetracją. No i wyspotowałeś 9 pojazdów. No i zarobiłeś 33 tysiące kredytów, czyli nawet fajnie zarabia też ten pojazd. Ja akurat wtedy miałem premkę, to jeszcze jakoś zarabiał. No i 1700 bazowego expa. Dobra. Jeszcze tak jak można zauważyć, no to zablokowany przez pancerz to miałem 352. No to też jak na dwójkę już sporo. Słuchajcie, no 29 strzałów oddali w twój pancerz, a tylko jedna penetracja, tylko jeden pocisk przebił twój pancerz. No trochę na pewno miałeś szczęścia, nie? Ale... Pewnie, jak widać, też
jechałeś do przodu i nie bałeś się. No raz tylko się zawahałeś, tak to by było 15 zniszczonych pojazdów. Dokładnie. Dobra, Eniu. Dziękuję, że pokazałeś powtórkę widzom. No dziękuję również. Gorąco polecasz ten pojazd, jakby ktoś chciał tak się pobawić. No i tyle. Przyjemna zabawka. Jakbyś chciał może na koniec kogoś pozdrowić? No oczywiście pozdrawiam klan D3S i całą społeczność Demolka. Czyli twoje główne konto jest w D3S, tak? Tak. Dobra. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.